Myślę, że biurokracja przede wszystkim. To jest to, co bardzo przeszkadza. Szkoła jest niezwykle zbiurokratyzowana, a znowu jakby w sferze kultury jest odrobinę mniej. Więcej swobody, więcej elastyczności, co nie znaczy, że też ich dokumenty nie dopadają. Ale u nas wygląda to inaczej. My jesteśmy zobowiązani podstawą programową i to jest jakby priorytet. I dopiero mogę sobie pozwolić na wszelkie inne działalności. Więc nawet wszelkie zajęcia dodatkowe, owszem, ja to mogę robić we współpracy z Domem Kultury, z ośrodkami tego typu, ale najpierw muszę się skupić na tym, czego ode mnie wymaga jakby system. To jest ta pierwsza taka bariera. Druga. Finanse. Wszyscy mamy z tym problem. I to myślę, że tutaj ukłon w kierunku organów prowadzących, bo to też jest bardzo ważne. Jaką politykę się prowadzi, jakie się ustala priorytety, jaka jest strategia, to jest niezwykle ważne. I jeżeli nie ma takiego jakby wspólnego celu, no to tu jest kłopot, tak? Komunikacja przede wszystkim, czyli rozmowy, spotkania, wymiana. Tego brakuje, bo trochę się separujemy. My nauczyciele trochę tak, my tu sobie, ludzie kultury, my tu sobie. Są też ludzie, którzy tak hybrydowo działają, prawda? Ja jestem akurat osobą, która tak jedną nogą w szkole, drugą w Domu Kultury. Chociaż moje główne miejsce pracy to jest szkoła, ale wiele lat pracowałam w Domu Kultury, więc wiem, jak to od strony kuchni wygląda.